jadę zobaczyć na łąkę, może by trochę na koło postawiał. O kurde, że postawiał. Trochę trawa za długa. Lipa. Bardzo zjeżdżę tą trawę, chyba nie da rady. I mokro. Koło się ślizga. I opona słaba. Zobaczymy w innym miejscu. Może nie będzie tak zarośnięte, kurczaki. Zobaczymy tu, może tu nie będzie takiego. Nie będzie tak mokro, ale tu znowu chyba jest nierówno. O, tu trawy nie ma chociaż. Widzę, że nierówno jest troszkę. Kretowiny są. Cześć mordy, no. Tak panie, złam ogon, złam ogon. Już zapomniałem o hamulcu, kurde. A już kiedyś pamiętałem, że w razie W ten tylny hamulec wciskać. O, teraz wcisłem. Chyba tak parę razy trzeba porobić właśnie. Plastików nie utrzymać. Nie no, żartuję. Plastiki no. Co będzie, to będzie, nie? No właśnie. Ściąga mnie na bok, bo jedną nogę mam na hamulcu, a drugą nie mam na podnóżce. Ciężko jeszcze mi to wyczuć, żeby obie położyć. Bardzo łapa od sprzęgła boli, jak się nie jeździ, to o, hamulec. Chociaż to leciutko. Chociaż lekko to sprzęgło chodzi. Na jeden paluszek mały. To czuć. Tym bardziej, że ja nie jeżdżę, nie? Jak na razie tak sobie wyjechałem. Te zara łapki bolą, ale jakbym tak wyjechał co tydzień teraz, to się ręka wyrobi. Chwila oddechu, jeszcze raz spróbuję. Dobra, spróbujemy jeszcze. Tyk. No też później jak po asfalcie się leci, to też pomaga trochę dalej się odchylić. Kiedyś tak próbowałem tyle razy, ale jeden się nauczy, raz, dwa, drugi. Aj, mogłem przytrzymać. Początek był ładny, bez gazu się trzymał, ale już później nie poszło. O, teraz fajnie był pion, ładny. Tak co dzień przyjechać. Po 50 podnoszeń, może by to opanował. Ale na razie jeszcze czasu nie ma, jeszcze trochę. Ładnie. Na razie tam nie wyczuwam, gdzie jechać, czy w prawo, czy w lewo. Najlepiej jak tak trochę dłużej już jedziemy, to myślenie się włącza, żeby na przykład tą nogę położyć, czy tam trochę się przechylić na drugą stronę. Bo tak to wstępnie to ciężko jest od razu tak o tym myśleć. O, hamulec. Oj, fajnie. Nie są łatwe te początki. Jeszcze jak się tyle nie jeździło. Świeża maszyna, wszystko trzeba wyczuć.
i ładnie, tylko szkoda, że na to lewo mnie ciągnie zaś. Żebym tą drugą nogę położył na podnóżce, tą lewą. No, bez gazu. Coś tam pomaga. To myślenie, jak już parę sekund jedziemy. O kurna, hamulec. Już było blisko. O, zaś hamulec. A nie, bo kilkniesz pan. Nie, zrobimy sobie takie dzisiaj tak na chwilkę. No, chyba najlepiej. Dzisiaj tak na chwilkę. Później sobie będę tak jeździł, jak się coś wydarzy ciekawego, to rzucę, jak nie, to nie i za miesiąc dodam kolejny filmik, czy są jakieś postępy, czy nie. Gdzie nakręcasz? Jedź prosto, panie. No i nie, ostatnie podnoszenia i spadam. Karnę się jeszcze po drodze trochę. Wykończy pan to sprzęgło, wykończy. No stop, sprzęgło, sprzęgło, sprzęgło. Zaraz będzie parę godzin i będzie sprzęgło do wymiany. Chociaż w mordę, ale bym poleciał. Kurna, dobrze, że ten hamulec pamiętam jeszcze nieraz. Dobra, nic, starczy mi. Złapię oddechu chwilę i lecę po drodze, się przejadę gdzie. O, aż się zagrzała maszyna. No, mocno w miejscu. No, zgasło. No, stop w miejscu, hops, hops, hops. To tak nie ma chłodzenia, nie? Wiaterek nie owiewa. Ładnie. Trochę mi z łańcucha smaru poleciało. Ale to nic. Łańcuch pociągnięty. Tu jest w EXC taki myk, że mamy taką... Miałem to ściągnąć, bo mówię, kurna, potrzebne to, nigdy takiego nie miałem, tej prowadnicy takiej tu na górze, ani nic. Ale w sumie może jak jest, to niech jest, nie? A tu jak łańcuch napinamy, to po prostu dajemy sobie koniec ślizgu tu do góry. I tak musi mniej więcej dojść do końca, przy czym dół musi być napięty. A jak dotyka nam już bardzo, jeszcze jest dół luźny, to musimy podciągnąć sobie napędzik. No, wczoraj pierwszy raz sobie podciągnąłem, bo już był luźny. No nic, dobra, lecę. Gdzie jeszcze tu się przejechać? Starczy mi. Na drodze też by można, ale na drodze walnąć to już jest kaplica. Kurna, tu to jest teraz przyczepność. Ten rozpęd, ale dużo mniejszy niż na początku. Stawa dobrze poderwać. Dobra, padam. Można na drogę taką zajrzeć, ale bez przesady, przejedziemy się jeszcze może tu.
kurde, taki pies to bym nie chciał, żeby mnie pogonił. Ja pierdziele. Opę gonił, ale... Przecież on był jak ten mój KTM prawie, do siedzenia mi był. Za tłusty nie dogoniłby mnie, 158 by nie uleciał.